Witajcie. Chciałem pokazać Wam kilka rodzajów traw, jakie mamy tutaj w sprzedaży na naszej szkółce. Pani Hania, która pomaga mi tutaj. Może zaczniemy. Tutaj mam z brzegu taką fajną trawkę. Tak wygląda. No jest leciutko. Pani Hania, przytrzyma Pani tą trawkę. Widać końcówki lekko żółte, ładna trawa, nie rośnie zbyt wysoka. Jest to odmiana Penicetum. Tak jak widzimy tutaj na kartce. Doniczka 5-litrowa. Bardzo ładnie to wygląda. Cena takiej doniczki 30 zł. Bardzo szybko się taka trawka rozmnaża. Możemy sobie nawet tą bryłę na pół podzielić, wsadzić w jednym miejscu, w drugim. Ona momentalnie się rozrośnie na boki. Nie trzeba kupować 10. Wystarczy kupić sobie jedną, porozsadzać nawet na mniejsze trawki, prawda? Pociąć bryłę. Na pewno fajnie się będzie komponowała z jakąś trawą albo zieloną, albo czerwoną. Za chwileczkę pokażemy jeszcze inne trawki. Na przykład mamy tutaj trawę Red Baron. Trawę Red Baron mamy w różnych doniczkach, nawet do 15 litrów. Taka trawka kosztuje 25 zł. Proszę zobaczyć, ile tutaj wychodzi tej trawy w doniczce. Każdy jeden kłos, bo my nieraz rozmnażamy sobie takie trawki, to z każdej jednej sztuki można zrobić jedną po prostu taką doniczkę. Ona bardzo szybko rośnie. Wystarczy jeden taki cieniutki pędzik oderwać od całej bryły i wsadzić w ziemię. Po 2 tygodniach już jest, wychodzi 5 takich z ziemi. Tak więc myślę, że jak ktoś sobie by kupił taką jedną doniczkę 5-litrową czy 10-litrową, jest w stanie sobie rozmnożyć jej w ciągu miesiąca na kilkadziesiąt sztuk. Pokażę teraz trawkę. To jest Miskant Siemens. No te trawy akurat, jak już jest jesień, one no robią się takie nie za ciekawe, chociaż zależy, co komu się podoba, prawda? Ona jest taka jakby sucha już, nie za tęgo to wygląda. Doniczka 5-litrowa, ale przejdziemy do bardziej może żywych kolorów. Tu jest taka fajna z pióropuszami, trawa Hameln. Doniczka, chyba 7. Też bardzo ładna trawa, nie rośnie wysoka. Tak jak widzimy tutaj wysokość. Ogólnie tych traw to jest tutaj sporo. Ale zobaczcie, jak kolorystycznie ładnie to się układa. Można sobie wsadzić w ogródku na przykład żółtą, czerwoną, obok zieloną. Świetnie to się komponuje. Tu mamy taką trawę, ona mi się bardzo podoba. Jedna chyba z najbardziej, które mi się podobają. To jest trawa... Już tylko wyjmę tą doniczkę. O. Trawa Carex Comans Bronze Perfection. Ona wygląda, jakby była uschnięta, ale jest jak najbardziej żywa. Też można ją sobie rozsadzić na kilka sztuk, prawda? Bardzo szybko się będzie rozrastała. Nie jest to trawa wysoka, ale daje bardzo ładny, charakterystyczny wygląd w ogródku. Na przykład brązowy kolor można zmieszać z jakąś trawą też, która nie rośnie zbyt wysoka, na przykład z zieloną. I fajny efekt kolorystyczny można uzyskać. A tak w ogóle to mój pierwszy film, tak więc proszę się nie śmiać, bo ja nigdy nie występowałem tutaj przed kamerą. Ale trzeba się kiedyś odważyć. Takie traweczki tutaj widzimy. Zapraszam. Zapraszam do zakupu. Chętnie doradzę. Pani Haniu? Halo? Gdzie Pani jest? O, widzą Państwo. Pani Hania się zagubiła w tych trawach.
Dobrze, że pani się już znalazła. To co, idziemy? Jeszcze po drodze znalazłem taką fajną trawkę. Zaraz wyciągnę, zobaczą państwo, jak to wygląda. Nie jest za wysoka trawa, a tworzy takie jakby kule, które opadają do dołu. Wyciągnę jedną. O tu, żebyśmy zobaczyli, jak to fajnie wygląda. Doniczka 10-litrowa. Trawa nazywa się... czy ja to będę umiał przeczytać? Goldschleier po niemiecku. Goldschleier, czyli jakaś trawa licencjonowana. Warto mieć taką perłę w ogrodzie na licencji, co nikt jej nie ma, tylko parę osób w Polsce. No dobra, to lecimy do tych mniejszych trawek. Ale idąc tak, możemy sobie tutaj jeszcze pooglądać. Tu je. O, pokażę coś fajnego. Co się nam dobrze sprzedaje ostatnio. Zobaczcie. Hedera. Po prostu hedera. Zwykła hedera. W pojemniku 10-litrowym. Wysoka na prawie 1,60 m. Jeżeli ktoś chce się odsłonić od sąsiada albo chce zrobić sobie troszeczkę cienia na swojej działce, to śmiało może posadzić. Ostatnio klient kupił 40 sztuk. Nie wiem, czy go ktoś zdenerwował, czy nie. Ale podejrzewam, że bardzo. Tutaj są takie większe rośliny w dużych pojemnikach. Duże to nazywam ponad 10-litrowe. 10-15-litrowe choineczki fajne. I wchodzimy w świat traw. Tu mamy trochę takie mniejsze. Nie będę każdej trawy pokazywał, bo jest tego ogromny wybór, prawda? Ale pokazuję takie trawy najbardziej kolorystyczne, czyli jakieś o jakichś ciemnych kolorach na przykład. Tu mam taką trawkę. Zobaczcie. Ona się bardzo przebarwia na słońcu. Teraz nie mamy już takiego piekącego słońca. Jak słońce wychodzi, ona się zamienia w taką bardzo ciemno-brązową trawę. Doniczka 2 litry, cena około 20-25 zł. To są ceny bardzo dobre. Co my tutaj mamy jeszcze? O, ta jest kolorystycznie bardzo fajna. To już rozmawialiśmy. To jest ten Miscanth Siemens. Podobny do Zebrinusa, właśnie takie plamki ma świetne. Teraz pójdziemy do takich może litro. Jeszcze pokażę, jak to wygląda, jak wyglądają te trawki. O. Trawki, byliny, tu mamy różnego rodzaju. A teraz idziemy właśnie do tych mniejszych pojemników. Jak ktoś po prostu ma czas, żeby ta trawka mu urosła tam rok czy dwa do takich rozmiarów, jak jest w tych donicach 10-15 litrowych, to polecam brać sobie taki. Jest dużo taniej. Tu jest ten Zebrinus, Miscanth Zebrinus. Tutaj mamy tę trawkę Hameln. To są pojemniki dwulitrowe. Tu mamy w P9 różnego rodzaju miskanty. O, tu jest fajna trawka. Już wam pokazuję, jak się nazywa. Ona jest taka bardzo jaskrawy niebieski kolor. Troszeczkę wygląda jak kaktus. Ale jak to się nazywa? Leimus arenarius. Wydmuchnica piaskowa. Wydmuchrzyca piaskowa. Bardzo ładna trawka. Ostatnio właśnie klienci sporo tej trawki kupowali.
ze względu chyba na walory kolorystyczne. O, jest fajna trawka tutaj. To jest właśnie ta czarna trawa, o której rozmawialiśmy. Małe doniczki, dwulitrowe. Ale proszę zobaczyć. Naprawdę świetnie to wygląda. No nie jest ona za duża. Jak ona się nazywa? Nigrescens. Widzę, że ona jak kwitnie, to ma kwiatki. Tak jak na zdjęciu tutaj widzimy. Fajne. No to są trawy takie, co mnie urzekły, prawda? Nie muszą każdego. Nie musi się to wszystko podobać, co mi się podoba. Tutaj mamy taką trawkę, o. Uncinia rubra. Bardzo dobrze się ostatnio sprzedaje. To jest dwulitrowy pojemnik. Ona jest koloru jakby czerwonego. Bardzo fajna. No i oczywiście mamy trawę Hameln Gold. Zobaczą Państwo, jaka ładna. Złota. Jakby tak sobie skomponować. Tylko ta, dodam, że ta trawa Hameln Gold, ona ładny kolor złoty ma dopiero jak są promienie słońca. Już na jesieni to już tak się przebarwia to wszystko. Ale postawię taką trawkę Hamelna obok tej czarnej. Widać, można sobie różne kombinacje w ogrodzie zrobić. Z zieloną, z czarną, z żółtą. Bóg wie jeszcze, jakie trawy wymyślę. O, to jest trawka. Jakoś ładną wyjmiemy. P9, mamy taką trawkę. A nazywa się Festina. Nie wiem, czy widać na tej etykiecie. Festina. Czyli kostrzewa sina. Bardzo popularna w Polsce trawa. Nie jestem tam najlepszym znawcą się w temacie traw. Pokazuję tylko to, co mamy w sprzedaży. Jest tutaj niedźwiedzie futro. O, pani Hania akurat przyniosła. Proszę. To jest niedźwiedzie futro. Ona nie rośnie wysoka, tylko zmienia się w takie kuleczki. Pokażę Wam teraz fajną trawkę tutaj, ostnicę. Ona ma bardzo takie cienkie te włosy. O, to jest włosowata taka trawa. 5-litrowa doniczka. Bardzo fajny daje efekt, prawda? Tak jak widać. Mam tutaj taką trawkę Miscanth Siemens Strictus. Ta trawa natomiast ma takie plamki jakby. Podobna jest do Zebrinusa. Naprawdę świetnie to wygląda. Co tam pani Haniu jeszcze? Jakieś, ma pani jakieś coś fajnego do zobaczenia tutaj? Co możemy pokazać? Jaka? Trawa Capillaris. Capillaris. To jest taka trawka. Ona nie rośnie zbyt wysoka. Też doniczka 5-litrowa. A teraz może przejdźmy, pokażę, co mamy w dużych donicach. Takich 15-litrowych, 20-litrowych. Bo to już są naprawdę giganty. W 20 donicy trawa. Wyciągnę jedną.
proszę zobaczyć, to jest donica 20 litrów. Mega gigant trawa. Miscanthus Siemens. Ona tworzy takie pióropusze, już wyższa nie rośnie, tak jak widzimy tutaj w tej donicy. Co tu jeszcze mamy z takich fajnych traw? No w zasadzie wszystkie są tutaj fajne. Ale zależy co komu potrzeba. Wcześniej już mówiliśmy o tej trawie Red Baron. Donica tutaj jest. Donica 15-litrowa. Bardzo fajnie to wygląda, ta trawka Red Baron. Tu jest, to jest trawa Miscanthus Siemens Flamingo. Takie ma świetne pióropusze na wysokość, na mój wzrost praktycznie. Zobaczcie. Bardzo fajnie to wygląda. No, to już jest potężna trawsko, bo taka doniczka, no to jest chyba dziesiąteczka. Ale trawa dość pokaźnie wygląda, można wsadzić ją od razu w ziemię, nie czekać 2 lata, aż ona urośnie, kupując malutką, tylko od razu. O, może pójdziemy do Miscantha, takiej trawy mega wysokiej. To jest Miscanthus giganteus. Tak jak stoję, zobaczcie, ona ma co najmniej 1,70 m, 1,80 m ta trawa. Czasami troszeczkę wyżej rośnie, ale na pewno nie w donicy. Jak ona ma stałą wilgoć, jest w ziemi, na pewno wyższa urośnie niż w donicy, gdzie zdarza się, że nie dostanie tyle wody, co potrzeba. To jest doniczka C20. Zobaczcie, jaki to jest mega pojemnik, wysoki. Tak więc jeżeli takiej trawy ktoś poszukuje, na przykład, nie wiem, gdzieś słyszałem, że teraz dużo osób robi z tego ogrodzenia, tak więc można sobie gdzieś to zamiast ojejku, nie ogrodzenia, tylko Pani Haniu, co się robi z takiej trawy? Żywopłot, przepraszam Państwa, nie ogrodzenia, tylko żywopłot. No, z takiej już można, jak ona się rozrośnie, a rozrasta się bardzo szybko. Wystarczy taką jedną doniczkę nawet kupić sobie i porozdzielać te trawki. I już mamy ładny żywopłot. O, tu jest fajna też trawka, ładnie wyglądająca. Jak ona się nazywa? Sprawdźmy, bo nie pamiętam wszystkich nas na pamięć. Cala Magrostis. Ma takie, tak jak widać, no tutaj już na jesień ona brzydka się dosyć taka robi, widzę końcówki, już ma takie lekko przyschnięte, ale fajnie to się prezentuje, zielona i takie z białymi brzegami, ładnie, ładnie to wygląda. Co tam Pani Haniu mamy jeszcze? A to nie jest hameln? Hameln, tak? Duża doniczka. Proszę bardzo, 15 litrów donica, trawa Hameln. Takie pióropusze ona ma. Bardzo modna teraz jest właśnie ta trawa Hameln. Wszyscy się na nią rzucili. Każdy ją chce mieć w ogrodzie. Co my tu jeszcze mamy? O, właśnie, rozmawialiśmy wcześniej na temat trawy Miscanthus zebrinus i chciałem tutaj pokazać, jak wygląda w pojemniku C15, czyli 15-litrowym. Zacznę od tego, ma takie fajne pióropusze. Jak jest jej bardzo dużo, to efekt jest o taki. Zobaczcie, może przejdę z drugiej strony, bo tutaj pod światło źle to wygląda, pod słońce źle to wygląda. Fajna trawka. I czym ona się charakteryzuje? Tym, że ma takie właśnie plamki białe na liściach. Po tym ją można rozpoznać. No, rośnie na tak na 1,40 m. Pojemnik 15 litrów.
Fajnie to wygląda. Jeżeli komuś się znudziły już te wszystkie drzewka ozdobne, to można to powyrzucać i posadzić jakieś fajne trawki, które są, no, bardzo modne się zrobiły w ostatnich miesiącach. Jeszcze mam taką fajną trawę, też bardzo chodliwy temat. Dwie w zasadzie, dwie fajne trawki. Pierwsza to jest taka trawa cylindryczna, bardzo podobna do tej trawy Red Baron. Nazywa się Imperata. Zobaczcie. Można ją podzielić na dosłownie setki. Setki tu małych traweczek wyrastają. Jedne już wyszły, drugie zaczynają wychodzić. Wystarczy jedna donica i można całą ulicę podzielić się z sąsiadami. Tak więc nawet zrzutkę można zrobić po 5-10 zł z sąsiadami, kupić jedną na spółę i już się dzielimy, prawda? Zobaczcie. Fajny ma taki odcień, mega zielony, taki bardzo jaskrawy zielony. Nie taka zgniła zieleń, tylko zobaczcie Państwo. A jest końcówka października. Tak więc w porównaniu do innych traw, które już nie mają wyglądu, tak jak tutaj na przykład taka trawka, czy tutaj miskant, to ta trawa bardzo ładnie się w dalszym ciągu prezentuje. Z takich trawek, które jeszcze bardzo polecam, to jest trawa pampasowa, różowa. To jest coś takiego. Pojemnik 10-litrowy. Tutaj ona ma takie poschnięte trawki, ale to w niczym nie przeszkadza. Jest ładna, wysoka. O, na wysokość gdzieś 120 cm. Uważam, że w tej cenie, co mamy za taki pojemnik, to jest cena bardzo uczciwa. Zaznaczę, że wysyłka też nie jest droga, bo musimy to spakować w karton. Nie możemy tego zwinąć w jakąś tubę, tylko musi to być ładnie zapakowane, tak żeby ten towar dotarł do Państwa, bo dajemy na niego gwarancję, tak więc bezpiecznie on musi dotrzeć. Pani Haniu, z tych wszystkich traw w mniejszych doniczkach, jaka najbardziej Pani przypadła do gustu? Czerwona taka, ładna, duża. I czarna. Czarna trawa, jak się nazywa? Rubrum chyba, tak? Tak, rubrum. Zaraz zobaczymy, jak ona się nazywa, bo tu nie sposób jest zapamiętać wszystkich nazw. Zresztą proszę, niech Państwo zobaczą, jaki tu jest wybór. Mamy duży wybór hortensji, ale na razie nie będziemy o hortensjach rozmawiać. Jest duży wybór też iglaków płożących. Myślę, że do iglaków wrócimy troszeczkę później, a na razie chciałem tylko dodać, że nie wszystkie mamy trawy, bo nie mamy traw do palenia. A nie jeden koneser takich trawek chciałby coś sobie u nas nabyć, czy to by była brązowa, czy zielona, ale te trawy są tylko do ogrodu. Niestety, nie mamy nic do palenia. Tak więc niestety, może konkurencja coś tam produkuje w tych swoich tunelach, ale u nas nie ma. Nie. Tak jak Państwo widzą, tutaj też mamy duży wybór bylin. Ziół. Rozchodniki widzę tutaj. Tak więc zapraszamy. Pokażę tutaj fajne, tu jest on jeszcze. No i duże tuje, donicowane. Przejdę jeszcze, tak pokażę, jak wyglądają te nasze rozchodniki.
Mam nadzieję, że coś Państwu się spodobało. Zapraszamy do zakupu. Oferta, pełna oferta jest na naszym sklepie internetowym. Można dzwonić, targować się, urywać nam te ceny. Pani Hania się śmieje, że zbankrutujemy, jak będziemy za tanie sprzedawali. Ale nie, myślę, że dogadamy się. Prawda, Pani Haniu? Czy chciałaby Pani coś powiedzieć na zakończenie? Zapraszamy. Pogadać z Wami. Tak jak widać, mamy bardzo miłą obsługę. Wystarczy do nas zadzwonić i rozwiążemy wszystkie Państwa problemy. Jeżeli poszukują Państwa jakiegoś gatunku, którego ciężko znaleźć, to może my go akurat mamy. Proszę do nas dzwonić. Jesteśmy, niedługo będziemy kręcić jakiegoś może live'a. Na żywo jakaś sprzedaż. No piękne te trawy. Ja to w trawach ogólnie się zakochałem, dlatego pierwszy film, jaki nagrałem, to jest właśnie film o trawach. Ale nie ukrywam, że pójdziemy do innych roślin, bo w tym roku bardzo modna jest hortensja. Jedna z najbardziej sprzedających się roślin to była albicja. Sprzedała się praktycznie na pniu, jak tylko wjechała. Ale hortensje, duży wybór mamy hortensji i hortensje bardzo ładnie się sprzedawały w tym roku. No i oczywiście hedera. No, ktoś chce się odgrodzić od sąsiada, to hederę kupuje od razu. Tak? Pani Haniu? No. Dobra. Okej, to dziękujemy bardzo. Pozdrawiam.